Sprawiedliwości od 13 lat. Chciałbym kandydować na urząd burmistrza gminy Włoszczowa. Chciałbym słuchać i służyć ludziom. Kocham Włoszczowę, kocham gminę Włoszczowa. Chciałbym w pełni, bardziej jeszcze niż mogłem, jako radny miejski, służyć ludziom, mając tę możliwość jako włodarz Włoszczowy, włodarz gminy Włoszczowa. Będę opierał się na tym, jak powiedział tu pan przewodniczący, pan Dariusz Czechocki, na tym, co oczekują ludzie, mieszkańcy. Nie będę wyalienowany. Będę prowadził dialog z wszystkimi grupami w gminie Włoszczowa. Szczególny nacisk chciałbym położyć, tak jak mówiłem wielokrotnie, na przedsiębiorcach, bo to oni dają miejsca pracy, to oni pomnażają w dużej części dochód gminy. Będę opierał się również na programie Prawa i Sprawiedliwości. Jest to bardzo dobry, prospołeczny program. Rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że dotrzymuje obietnic. My również dotrzymamy obietnic. Plan premiera Morawieckiego jest bardzo ważnym dla mnie oparciem. Jego założenie, tak zwana piątka Morawieckiego, będzie dla mnie również takim ważnym wyznacznikiem mojego programu. Jestem osobą, która lubi, chce rozmawiać z ludźmi i wsłuchuję się w głos. Chcę opierać się na osobach, które mają doświadczenie w sprawach samorządowych. Nie jestem osobą, która wie wszystko, wiadomo, nie ma takich osób, ale chcę czerpać z wiedzy, doświadczenia ludzi, którzy mają doświadczenie w wielu sferach, czy w sferze jako działacze, jako samorządowi, przedsiębiorcy, organizacje społeczne. Także będzie to dla mnie bardzo ważne, żeby swoją tą wiedzę i swoją mądrość czerpać z mądrości ludzi. Vox Populi, Vox Dei. Głos ludu głosem Boga, prawda? I tutaj jest dla mnie to bardzo istotne. Chciałbym, żeby państwo wsparli naszą drużynę, drużynę Prawa i Sprawiedliwości do powiatu, do Rady Powiatu, naszych kandydatów do sejmiku i naszych kandydatów do Rady Miejskiej. Są to ludzie, którzy są patriotami, idealistami, którzy chcą służyć naszej małej ojczyźnie. Można na nich polegać. Dziękuję państwu wszystkim za to, że państwo przyszliście dzisiaj. Dziękuję za przybycie tutaj pana prezesa Krzysztofa Lipca. Dziękuję wszystkim bardzo za wysłuchanie mojej wypowiedzi. Proszę państwa o poparcie i wsparcie w tej kampanii wyborczej. Także razem możemy dużo zdziałać dla ziemi włoszczowskiej, dla gminy Włoszczowa. Dziękuję bardzo.